ubiegły piątek, 7 października, Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna zorganizowała powakacyjne sprzątanie Jeziora Solińskiego. Do akcji zaproszono żeglarzy, wędkarzy, strażaków oraz młodzież ze szkół powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego. A jest co sprzątać, bo dość tylko wspomnieć, że cały zalew ma linię brzegową o długości około 150 km. Jesteśmy największym wytwórcą energii odnawialnej z odnawialnych źródeł energii, a woda jest jednym z tych odnawialnych źródeł energii, czyli czujemy się w obowiązku dbania o środowisko, które nas otacza. Oprócz tego, jako gospodarz sporo elektrowni wodnych, jako gospodarz Zalewu Solińskiego, co roku dbamy wraz z innymi wolontariuszami, innymi instytucjami o czystość tego zalewu. Od wielu lat organizujemy akcje sprzątania brzegów Soliny. Jest to przeważnie jesienią, kiedy nie ma już turystów i możemy po niej troszkę posprzątać. I ta akcja cieszy się dużą popularnością, angażujemy w nie instytucje takie jak Policja, Straż Pożarna, OSP, WOP, w tym roku również towarzyszy nam Straż Rybacka. Do tego przede wszystkim również angażujemy młodzież ze szkół ponadpodstawowych, bo uważamy, że młodzież, jeśli nauczy się dbać o otoczenie, które nas otacza, o własne środowisko, będzie to dobry prognostyk na przyszłość. Sternicy podają nam ilość osób, jakie mogą wziąć zgodnie z dokumentami na łódź i wtedy będziemy wypływali z poszczególnymi osobami na poszczególne rejony. Tych rejonów w dniu dzisiejszym na całym Jeziorze Solińskim mamy wyznaczonych 6. Są to linie brzegowe, w których najczęściej przebywają turyści i spodziewamy się, że tak powiem, największej ilości śmieci, czyli zorganizowania właśnie tego sprzątania. I worki i rękawice, tak jak było w komunikatach powiedziane, zabezpieczamy to z firmy PGE Energia Odnawialna. Koledzy z PGE, których też serdecznie witam, czekają tam już na wydawanie tych worków, a więc poszczególne grupy, czy też kapitanów, czy wychowawców, proszę o podejście, zabranie rękawic dla swoich podopiecznych, czy kolegów, koleżanek. Cały Zalew Soliński to jest około 150 km długości linii brzegowej, więc sprzątania jest dużo. Oczywiście zależy od tego, jakie będziemy środki, ile osób przyjedzie, bo jeszcze ciągle czekamy, mamy potwierdzone pobyt, przyjazd około 100 osób, natomiast zobaczymy, jak będzie w praktyce. Natomiast oczywiście logistycznie wygląda to w ten sposób, że łodziami i jeszcze samochodami rozwozimy grupy osób na poszczególne miejsca Zalewu Solińskiego i zbierane są śmieci do worku, które potem odbieramy, przetransportujemy w to miejsce i są one zabierane do utylizacji, czyli na wysypisko. W związku z tym akcja ta co roku cieszy się dużą popularnością, tak jak mówiłem wcześniej, i zawsze zbieramy od kilkudziesięciu do kilkuset worków śmieci. To oznacza, że o tyle mniej śmieci będzie potem leżało przez zimę i na następny rok. Jezioro Solińskie powstało w 1968 roku. To obecnie największe w kraju sztuczne jezioro i wielka atrakcja turystyczna przyciągająca rzesze miłośników kajakarstwa, żeglarstwa czy wędkarstwa.